Ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski, autor m.in. takich książek jak Księża wobec bezpieki i Moje życie nielegalne, podczas spotkania z czytelnikami w Domu Nauczyciela promował swoją najnowszą książkę pod tytułem Przemilczane ludobójstwo na Kresach. Zawarte w niej materiały zostały tak dobrane, aby osobom urodzonym po wojnie przybliżyć tragedię, która była udziałem starszych pokoleń. W bieżącym roku obchodzimy 65. rocznicę ludobójstwa na Kresach w Małopolsce Wschodniej. W swojej książce, moim zdaniem, podjął się ksiądz dość kontrowersyjnego tematu, tematu ludobójstwa dokonanego przez bandy UPA, przez armię SS Galicjen. Jako historyk właśnie uważam, że nie można żadnych tematów zostawiać, dlatego że jeżeli ma być pojednanie między narodami, a w tym wypadku chodzi o Polaków i Ukraińców, to trzeba opisać to, co jest najtrudniejsze, wyjaśnić, uczcić ofiary, które zginęły, bo nie ginęli tylko Polacy, ginęli Żydzi, Ormianie, Czesi, Słowacy i na tym budować pojednanie. Natomiast przemilczanie tego kłamstwo czy mataczenie oczywiście do żadnego pojednania nie doprowadzi. Dlatego się podjąłem tego tematu. Śledziłam księdza stronę internetową, tu pozwolę sobie zacytować odnośnie... Strona zbudowana jest ku przestrodze dla tych, którzy lekceważą sobie odradzający się nam pomarańczowej Ukrainie faszyzm i nacjonalizm. Pomarańczowa rewolucja, Ukraina dążąca do wolności i nagle taki kubeł zimnej wody, przynajmniej na moją głowę, faszyzm i nacjonalizm. Bo to jest wszystko prawda. Oczywiście dla Polski jest dobrze, że jest między nami a Imperium Putina niezależna Ukraina, spełnia się sen Piłsudskiego, żeby były państwa buforowe, natomiast ta Ukraina nie może być zbudowana na faszyzmie czy nacjonalizmie. Tu trzeba powiedzieć, że dotyczy to głównie dawnych terenów polskich, czyli Kresów Wschodnich, gdzie obecnie we Lwowie, czy w Stanisławowie, czy w Tarnopolu nie stawia się pomników ofiarom, którzy zostali pomordowani przez nacjonalistów i faszystów ukraińskich, ale pomniki katom. We Lwowie stoi pomnik Stepana Bandery czy Romana Szuchewycza, którzy mają krew polską i żydowską na rękach. I dlatego jednym z największych błędów prezydenta Wiktora Juszczenki jest to, że chcąc zmian demokratycznych, społecznych w Ukrainie, oparł się o nacjonalistów. No w tej chwili to przynosi bardzo złe i bardzo bolesne owoce. Dla Gorliczan spotkanie to było doskonałą okazją do rozmów z autorem na wiele tematów. Po zakończonym spotkaniu każdy miał okazję otrzymać specjalną dedykację w najnowszej publikacji księdza Tadeusza. Organizatorem spotkania było Biuro Oddziału nr 1 Zarządu Regionu Małopolska NSZZ Solidarność.